Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnym dniu naszych rekolekcji Tajemnice Boga. Dzisiaj dobijemy targu. Spróbujemy wsłuchać się w serce Judasza, tego, który zdradził Chrystusa. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o dwóch wydarzeniach. Pierwsze to właśnie dobicie targu. Judasz udaje się do arcykapłanów uczonych w piśmie i dogaduje się z nimi w sprawie wydania Jezusa. Co mi dacie, a wam go wydam. Ofiarują mu 30 srebrników. Tą symboliką zajmiemy się za chwilę. Następny opis to opis ostatniej wieczerzy. Tej nocy Jezus spotyka się z uczniami i padają te słowa: jeden z was mnie zdradzi. Uczniowie jeden po drugim zaczynają się dopytywać: czy to ja, panie, czy to ja? Ale nic z tych rzeczy. Ten, który zanurza rękę ze mną w misie, ten mnie zdradzi. Judasz, czując, że został przejrzany, pyta się Jezusa: to ja, panie? A następnie Jezus mu odpowiada: tak, to ty. Lepiej byłoby dla tego człowieka, aby się nigdy nie narodził. Jak przerażające musiały być dla Judasza te słowa. Co wiemy o Judaszu? Posiada on przydomek Iskariota. Oznacza on mąż pochodzący z Kariotu, jednej z miejscowości w Galilei. Został on przez Jezusa powołany do grona pierwszych uczniów, do grona apostołów. Nie ulega wątpliwości, że jego powołanie było tak samo ważne, jak powołanie Piotra, Andrzeja, Jakuba czy Jana. Ewangelista Jan od razu zaznacza w opisie wyboru apostołów, że Jezus powołał Judasza Iskariotę, który potem stał się zdrajcą. I to wyrażenie, który stał się zdrajcą, będzie dla nas kluczowe. W życiu każdego z apostołów niezwykle istotna była droga, którą przebyli, krocząc za Jezusem. Czy można odmówić Judaszowi autentyczności? Myślę, że na początku nie. Poszedł za Jezusem tak samo jak wszyscy pozostali apostołowie. Miał swoje słabości, w tym wypadku, jak wielokrotnie jest powtarzane, słabość do pieniędzy. Ale nie możemy powiedzieć, że był złym człowiekiem. Nie można mu odmówić autentycznego pragnienia podążania za mistrzem. Problem polegał na tym, że w odróżnieniu od reszty apostołów poszedł za głosem diabła. Mówi ewangelista Jan, szatan w niego wstąpił. A najgorsze w tym wszystkim było to, że nieomal do końca Judasz wierzył, że jego posunięcia są słuszne. Dlaczego w ogóle Judasz sprzedał Jezusa? Odpowiedzi możemy podać przynajmniej trzy. Pierwsza, wydająca się najbardziej oczywista, chęć zarobku. 30 srebrników, o których mówi Ewangelia, to równowartość mniej więcej 120 denarów, czyli około 120 dni pracy. Odliczając tu dni wolne, szabaty, wychodzi mniej więcej 5 miesięcy pracy. Równowartość zarobku, który osiąga robotnik w 5 miesięcy. Sporo. Ale czy tyle wystarczyło, aby Judasz sprzedał swojego mistrza? Odpowiedź byłaby zbyt prosta i oczywista, a Judasz zbyt wielkim materialistą. Inna odpowiedź kryje się w tym, że Judasz był sfrustrowany postawą Jezusa. Był materialistą, spodziewał się, że Królestwo Boże to będzie królestwo militarne. Spodziewał się tego, że Jezus przyniesie dobrobyt, bogactwo, że wszyscy będą członkami wielkiego Bożego Królestwa. A tutaj bieda, ubodzy, chromi,
opętani. Coś tak nie bardzo to było po jego myśli. Mógł zatem z frustracji i rozczarowania odwrócić się od Jezusa i ostatecznie chcieć go sprzedać. Ale znowu wydaje się to zbyt naciągane, a Judasz musiałby być zbyt mocno przeniknięty złem, aż do szpiku kości. Trzecia odpowiedź mówi nam, że Judasz tak naprawdę chciał ratować Jezusa. Oczywiście był trochę sfrustrowany, pewnie też chciwy, ale widział, że faryzeusze czyhają na jego życie. Prędzej czy później go dopadną, prędzej czy później go zabiją. Łudził się być może, że jeżeli sprzeda Jezusa faryzeuszom, zamknie mu usta i Jezus nie da pretekstu do zabicia go. Sprzeda go za te przysłowiowe 30 srebrników, trochę na tym zarobi. Jezus pewnie będzie miał jakiś wyrok sądowy, trochę na niego pokrzyczą, może sprawią mu chłostę. Jezus zamknie usta, ale będzie żył. Pokrętna to logika, ale przyznacie, może się wydawać skuteczna. Jakiekolwiek motywy kierowały Judaszem, jedno jest pewne. Nieomal do końca był przekonany o słuszności swoich działań. Sytuacja zmienia się dopiero podczas ostatniej wieczerzy. Wtedy Jezus wyraźnie mówi, że ktoś go zdradzi. Na pytanie kolejnych uczniów, czy to ja, Jezus zaprzecza, a Judasz coraz bardziej wydaje się być zaniepokojony. W końcu pyta: Panie, czy to ja Cię zdradziłem? Kiedy pada odpowiedź pozytywna, Judasz wychodzi z wieczernika. Jak mówi ewangelista Jan, Judasz poszedł w ciemność. Nim ostatecznie doszło do zdradzieckiego pocałunku w ogrodzie Getsemani, Judasz zdążył jeszcze kupić pole od garncarza. Po hebrajsku to pole nosiło nazwę Hakel Dama, czyli pole krwi. Można powiedzieć pole nabyte za cenę krwi, w tym wypadku Chrystusa. Znamienna ta nazwa. Być może właśnie z tego powodu Judaszowi jeszcze trudniej było wycofać się z ubitego targu. Już nie miał pewnie znacznej części tych pieniędzy, które dostał od faryzeuszy. Po zdradzie, po dramacie ogrodu Getsemani, w końcu dociera do niego, jakiej zbrodni się dopuścił. Dociera do niego, że to nie są przelewki, że Jezusowi naprawdę grozi śmierć, a faryzeusze nie są żartownisiami. Postanawia w jakiś sposób odkręcić to, czego się dopuścił. Wraca do świątyni, rozmawia z faryzeuszami i chce im oddać pieniądze. Na co faryzeusze odpowiadają: to twoja rzecz. Z pewnością Judasz jest gotów oddać także, spłacić także dług, który zaciągnął, kupując pole. Ale faryzeusze tych pieniędzy nie chcą. Dlaczego? Przepisy liturgiczne Izraela mówią, że nie wolno kapłanom przyjąć pieniędzy zdobytych w sposób niegodziwy. Na przykład ze sprzedaży niewolników albo z kradzieży. W tym wypadku faryzeusze jasno dają do zrozumienia niewiernemu apostołowi, że dopuścił się przestępstwa. Kiedy to ostatecznie dociera do Judasza, nie widzi już dla siebie nadziei. Nie widzi już możliwości wybaczenia, bo dopuścił się zabójstwa niewinnego. Kogoś, kogo najbardziej kochał. Udaje się zatem na pole, które nabył, i popełnia samobójstwo. Jak opisuje Ewangelia, Judasz powiesił się, spadając głową w dół, tak, że jego ciało rozdarło się na pół. Pięknie tą symbolikę, bardzo brutalną przecież, wyjaśnia autor Złotej Legendy,
Jakub de Vorgin. Mówi, że duch, który uleciał z Judasza, nie mógł się wydostać przez usta, które złożyły zdradziecki pocałunek. Dlatego jego ciało zostało rozdarte na pół, aby wraz z wypływającymi, jak to jest brutalnie napisane, wnętrznościami, duch mógł się wydostać z ciała. Nie zmienia to faktu. Cały targ, którego dobił Judasz z faryzeuszami, stał się jego największym dramatem, przez który, można powiedzieć, stracił nie tylko ciało, nie tylko życie, ale również i ducha. W wielu objawieniach oraz historii opętań, na przykład w historii Annelise Michel, Judasz pojawia się jako zły duch, który wstępuje i dręczy ciało. Czy ktoś z nas chciałby tak skończyć? Historia Judasza pokazuje nam, jak działa szatan. Pokazuje to na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, ani śluby zakonne, ani kapłaństwo, ani biskupstwo, ani przynależność do jakichkolwiek wspólnot religijnych nie uchroni nas przed pokusami. Jest niepodobne, aby nie przyszły na nas pokusy, jak mówi święty Paweł, ale biada temu, kto im ulega. Po drugie, szatan kusi nas, pokazując nam zło jako coś dobrego. Utwierdza nas w słuszności złego postępowania. Także grzech jawi się jako coś pięknego. Trzeba być bardzo ostrożnym, by nie sprzedać Chrystusa za piękne srebrniki. Nieraz, kiedy myślimy o przykazaniach, zwracamy uwagę na to, że ciągle mówią: nie wolno tego, nie wolno tego, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie plotkuj, nie wolno tego, nie wolno tamtego. Pomyślałeś kiedyś, dlaczego tak się dzieje? To nie są wymysły po to, aby utrudnić nam życie. Pan Bóg chce, żeby nasze życie było piękne, ale jednocześnie chce, żeby było piękne tym, co naprawdę jest piękne, a nie pokusą, którą serwuje nam szatan. Dlatego spojrzyj na te różne zakazy z pewną życzliwością, jako pewną troskę, a nie widzimisię Boga. Jako pragnienie, abyś był prawdziwie szczęśliwy, a nie tylko zadowolony błahostką. Abyś nie dał się tak skusić, jak dał się skusić Judasz. Na srebrniki, na pomysły, a przede wszystkim na to, że zło może przynieść dobro. Kończymy Wielki Post. Jutro rozpoczynamy już Triduum Paschalne. Za nami 43 dni, tak naprawdę, różnych postanowień wielkopostnych, trudów, może odebrania sobie troszkę jedzenia, może jakieś umartwienia. Wszystko to po to, abyśmy byli wolni od pokus, byśmy wiedzieli, że jesteśmy silniejsi niż różne omamy tego świata. Zrób sobie dzisiaj rachunek sumienia. Czy ten Wielki Post choć troszkę sprawił, że stałeś się wolny? A może dalej błyszczą się twoje oczy do srebrników? Może dalej jesteś w stanie sprzedać kogoś za parę groszy? Ale pamiętaj, dusza wtedy i tak z nas ujdzie, a przed Boży tron nie zaniesiemy tego, co za te srebrniki kupiliśmy, tak jak Judasz nie zaniósł do nieba pola krwi. Wtedy zostaną już tylko nasze uczynki. Dziękuję Ci bardzo za ten spacer. Mam nadzieję, że choć trochę pomoże w tym przeżywaniu domowego Triduum. Że pomimo, że większość z nas pewnie zostanie w domu, nie będziemy jak Judasz, ale staniemy się jak reszta apostołów, jak Jan, który spoczął na piersi Jezusa, jak Piotr, który był tuż obok Niego. Na końcu filmu będą podane pytania do grupek do rozważenia. Życzę wszystkiego dobrego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.
Ramiona.